muszę poprawiać. Co tam słychać, panowie? A, no. Słuchaj, to co zawsze, jest okej. Okay. Zdrowi, jest wszyscy źle. Zdrowi. Tak, tak, wszyscy zdrowi tym razem. Wszyscy. To dobrze. Jest przynajmniej na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, co będzie później, wiesz, w praniu zawsze coś ten. Ty, Flamie, wiesz co, dzisiaj wrzuciłem odcinek ten, w którym był ten epicki. Widziałem, ale fail żeś dał. Skąd wiedziałeś? Co? A czy nie, w sensie offscreenowo żeś musiał zrobić tego questa najpierw, bo nie wiedziałeś albo coś i chyba... Nie. Ale dałem, zaraz ci powiem, jakiego faila zrobiłem. Po prostu nagrywałem to i nie zauważyłem, że nagrywanie jest ustawione na 1000 bitrate, wiesz? No, wyszedł obraz paskudny, tak czy siak, więc wiesz, a było już po fakcie. A najgorsze, co zrobiłem, to kiedy dostałem questa na tej górce, to zeskoczyłem w dół. Bez wzięcia tego, Flight Puffa i nie mogłeś do góry wejść z powrotem. Nie mogłem, myślałem, że się potnę. Albo Aptona mogłeś dać w sumie jeszcze i wtedy byłaby jakaś opcja, nie? Na UHEDzie przeczytałem, że wiesz, że można się zabić na dole. No. I wtedy rezujesz się na górze, na cmentarzu. No. I tam się zrezowałem, a musiałem nagrać z internetu ten odcinek, kurde. No. Ten filmik, no ale cóż. Ale ten duża paskuda była, nie? No. Nie no, świetnie to było w ogóle. Świetnie. Poza tym postanowiłem, że jak sobie skończę tutaj z druidem levelować, to sobie zrobię Łotra. Łotra, no. A. Rogala po prostu. Tak, rogala. Każdy lubi rogale. Kurde. I bułki, i kajzerki. Ja lubię sprzedawać bułki. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś sfazowany? Co ty jest? Co ty robisz? Bo ja, no jestem sfazowany, nie moja wina. Tak Nexus wyszło. Nexus jest sfazowany na maksa. No. Cały dzień wczoraj fazował. I on jeszcze też rzeczy, kurczę. Nie, wiesz co, wsiadłem takiego wozu i teraz jadę, nie? Jest niezła faza, powiem ci. Muszę questa, wiesz, tutaj robię. Akurat się przerobiłem na healera i testuję tego paladyna, co tutaj się zmieniło, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie. Nexus healer, rany boskie, przecież ty tylko mordujesz wszystkich dookoła. No wiem, ale no czasem trzeba też polecieć, nie? Tak, zahilujesz ich na śmierć. No nie, właśnie, o, masz, jeszcze że on się tak healuje, że wiesz, DPS-i w końcu stwierdzają, że to nie ma sensu i sami sepuku, wiesz, pokonują, nie? Bo ja też momentami mam po prostu jakieś myśli samobójcze. Chodź, Flamie, bo mnie biją ptaki. No ja tam nie widzę tego. Jak ten... Ale jak cię ptaki bije, to chyba dobrze, nie? No nie wiem, ale ten, ale... A gdzie cię bije? To jest najważniejsze. Te ptaki, nigdy nie wiadomo, co z nimi tu jest. Ej, słuchajcie, epicki moment, skończyłem The Jade Forest. Brawo. Czekaj, Flamie? Czekaj, nie, to się robi tak jak na tych kółkach literackich. I się do ludzi, wiesz, pstryka się tym, nie? O nie, nie skończyłem czegoś. Nie zrobiłem czegoś, co się nazywa Nectar Breeze Orchard. Orchard. A nie widzę żadnego questa tutaj. What the hell? A zaraz, zejdę sobie na dół, bo to jeszcze nie odkryte. Zobacz sobie na mapę. Bo tam czasami pokazuje właśnie takimi wykrzyknikami na mapie, gdzie co jest. O. A to jest, wiesz gdzie to jest rok? To jest... nie wiem, czy to będziesz widział, ale zaraz jak patrzysz na Serpent's Heart, to idziesz na dół i tam masz tam napisane. Zaraz pod takim flypointem masz tam. Serpent's Heart? Tak, i jedziesz na dół tak ten i patrzysz, masz Nectar, Breeze, Orchard, masz nawet napisane. No wiem, ale czemu? Nie miałem żadnego questa tutaj, zrobiłem wszystkie. Powinno być. Wiesz co, ja sobie zwiedzę ten teren jeszcze. Może coś tam ten. Dobra, Flamie, chodź. Będziesz robił questy za mnie, ja cię będę leczył. No chyba cię. Wstyd przy elfie się tak pokazywać, tym bardziej, że to jakiś miły, fajny pan w ładnych transmogrifikujących się. Ja go leczyłem. Ty go leczyłeś, tak? Ej, opowiadajcie co tam w gildii ciekawego. Aktualnie 3 grupy już rajdują. Wow. No będziemy najlepsi, nie? Tak jak tarczownicy i brodacze. Słyszeliście o sukcesie tarczowników i brodaczy? Tak, drugie miejsce w Mochu są i w Battlefieldzie też dosyć spore sukcesy chyba odnoszą. Poważnie? No, znaczy bo odnoszą sukcesy w Medal of Honor. Kurde, wlezłem do Aliantów, do wioski Aliantów. Shit. Zagapiłem się, zagadałem się.
No, tak czy siak, odnoszą sukcesy naprawdę wyśmienite. I jest gitnie i mam nadzieję, że w World of Warcraft też będą takie sukcesy. I już nikt nie będzie mówił, że gimbusy się w grze pojawiają, kurde, bo będziemy rządzić. Każdej no, grze. Znaczy tam pierwsza grupa sobie dosyć sprawnie ostatnio poradziła, o, tak? Flamey? Tak, zgadza się, Nexus? Nie no, ja ten, bo ja tam musiałem was motywować. Ale myślę, że jak wiesz co, wbiję ten level, to tam też gdzieś porajduję, bo... Aktualnie mamy na farmie 4 na 6 bossów. Ostatnio po prostu trochę mniej czasu mieliśmy, bo... No, święta były, wiadomo, nie każdy mógł się stawić i tak dalej. I musieliśmy troszeczkę z progresem przystopować, ale póki co zostały nam ostatnie dwa bossy w tym pierwszym instansie, także jest tylko kwestia czasu, aż wszystko padnie, że nie powinno być problemu. A no pozostałe teraz... ekipy już teraz są na drugim bossie, także też kurde ładnie. No, znaczy to wiesz, to też jest dosyć tak wiesz, o pierwszy boss, jeszcze ten, ale czytałem na MMO Champion, że ludzie nadal gdzieś tam jakieś miewają problemy. Te gildie niektóre z tym pierwszym bossem w tym... No nie, on rzeczywiście, no tak wiesz, na przestrzeni wieku, jak się patrzy na te pierwsze bossy, to ten rzeczywiście wymaga, te Stormguardy, one rzeczywiście wymagają ogarnięcia tanków, o. Ciężkie są, tak? No to może i dobrze, może wiesz, tak nie chcieli za łatwo robić, ja wiem. Znaczy wiesz, to mechanika jest prosta, jak się już ją obczai, co i jak trzeba zrobić, ale tak to, no... Po prostu ludzie zazwyczaj wychodzą z założenia, że wiesz, wskoczą, od razu zabiją, bo trzeba tylko wiesz, tank spank i tam ominąć no, jakieś pierdółki na ziemię, a to rzeczywiście trzeba troszeczkę pomyśleć nad tym, nie? Bo masz do operowania i żonglowania jednym bossem spośród trzech, także... Nie. To jest takie... tak sobie myślę, że może Blizzard uznał, że lepiej przegiąć teraz... Kurde, gdzie ja ciągle wbiegam do aliantów? God damn it. A czy powiem ci tak, nie jest to ciężkie, ale jak jedna osoba nie ogarnie w rajdzie, to po prostu czuć tego skutki, wiesz? Czy to w DPS-ie, czy w czymś innym. Także... No. Kurde, mana mi się skończyła. A biegam po tych... I się nie dziwię, że tutaj nie mogłem wejść, bo tu są tereny aliantów. Nie miałem odkrytej mapy, to nic dziwnego. Teraz muszę tak przebiec, żeby mi nic nie zarąbało. No też tam ostatnio, a czy pamiętam jak ja levelowałem przynajmniej swojego monka, to kurczę, ja tam, czekaj, co tam robiłem? No, skoczyłem też jakieś tereny tych aliantów i pełno tych rybostworów, tych dżinniów się na mnie zaczęło rzucać. Dżinnie, no. Mamy jakiegoś skrybek, który ma enchant druida, tak swoją drogą? To tak pytam też w ramach czata, bo wiem, że ludzie też oglądają, jak ten... Skrybę? Ale w sensie, co potrzebujesz od skryby? No, aspekt of cheatach. Znaczy nie wiem, to nie jest aspekt, Jezus, to jest aspekt of cheatach. Ma... Właśnie tak mówię, co ty? Potrzebuję tego, formę cheatach, bo mnie wkurza ten jelonek. Jelonek jest super, mi się podoba. Bardzo fajny ma model. Nawet nie, on ma fajny, tylko on sprawia wrażenie, że powoli biega, wiesz? Ja nie mogę się przyzwyczaić. Ja to samo miałem, wiesz co? Ja to samo miałem, jak Taurenem zacząłem grać, wiesz, że to takie powolne, te ruchy jakieś tam ten, nie? Kurde, ja nie mogę Taurenem grać innym niż druid, bo ja zasypiam, jak widzę, jak on biega, wiesz? Bez kitu, robię się senny. No, powiem ci, że... Ja tak właśnie miałem z Taurenami, że też mi jakoś nie podpasowały. Flamey, chodź, mam cel na 12. Cel na 12? Yeah, ładujemy. Wiesz, cześć, sam go tak, ale jest, Alna, jesteś... No, aha, tutaj jest jakiś. Cześć, kolego, cześć. Czekaj, ci dopomogę. Oj, leży. Dobra, T-bag. No, a teraz jeszcze gdzieś tam w ramach tych rajdów, co tutaj opowiadaliśmy, to też warto wspomnieć, że został otworzony nowy rajd, który nazywa się Heart of Fear i jest on właśnie stylizowany na tej całej krainie Dread Wastes. No i tam to jest rajd właśnie, w którym będziemy zabijać mantidy, czyli potworki, które spotkasz później rok. Ciekawe kiedy w sumie. Nie, jak będzie do Valley of the Four Winds, to już tam pod środku powinny być już jakieś zalążki tego. Ale w każdym razie są takie ala, jakby to nazwać, mantis, to jest po angielsku... Modliszka, tak, no takie pseudo modliszki. One wyglądają identycznie jak te potwory z dystryktu 9. O, super. A od razu a propos modliszki, to mi się przypomniało ta ludzka kurde stonoga. Jezus, ja nie zapomnę do końca życia tej waszej historii. A że oglądałem ten trailer, mi się teraz po nocach śni, wiesz, i byłem ten... Masakra. I jest mi trochę niedobrze. Czuję dziwny niesmak w przełyku. Te cytaty z filmu są jeszcze lepsze.
Aż kurde stało się popularnym memem na internecie. Bite my boots! O Boże. Świetnie. No i też jeszcze co do tych rajdów, to Blizzard postanowił w końcu dawkować rajdy. Ponieważ wcześniej, tak jak oni to robili, to wypuszczali przykładowo dwa rajdy. Macie, róbcie sobie. I w przeciągu tam, nie wiem, tygodnia już te wszystkie rajdy były wyczyszczone. To też zależy od jakiego. Ale teraz Blizzard postanowił, że nie, słuchajcie, w ten tydzień odblokujemy to, za tydzień. Znaczy, pierwsze co odblokowali, to właśnie był ten pierwsza część tego rajdu, co tam właśnie Flamey robił. Następnie oni odblokowali drugą część tego rajdu, a później zaczęli pierwszą część LFR-a tego rajdu i drugą część LFR-a. Tak, żeby po prostu stopniowo, żeby się ludziom po prostu kontent nie wysypał od razu w pierwszym tygodniu, bo dochodzi do takich akcji, nie? I też jest taka zasada, że zawsze wychodzi najpierw rajd, który można robić z własną grupą, z gildią czy coś tam, a dopiero tydzień później, po otworzeniu tego rajdu, pojawia się wersja LFR, więc zawsze tydzień po. Czyli teraz jak się otworzył Heart of Fear, tylko dla grup normalnych, to teraz w tym tygodniu odpali się wersja LFR. No to fajnie, to sprytnie, że tak robią. Ej, Pablo, weź ty tam rodziny się nie wstydź, bez jaj. Ścisza tam, to zawsze są ciekawe historie. No kurde, to tam... Szkoda, że do mnie tak nie wchodzą. Nikt mnie nie odwiedza. W moim pokoju siedzę w dziupli. No moja żona jak na chwilę wpadnie i coś mi opieprzy, to wiesz, to oglądalność na live wpada, wzrasta o 200 osób, nie? No, ja padłem jak tam z tymi słuchawkami oglądałem powtórkę. Którą? Aha, to. Tak cicho mówię do tego. Że tam padnę, to jak dosłownie z jakiegoś filmu, wiesz? Nie, no, u nas jest komedia, my się tak śmiejemy razem, kurczę. No. Ale to wiesz, tak jeszcze tak cicho, tak na siłę, jakoś tak wiesz, cicho mówisz, nagle jeb, żona wyskakuje. Jak Filip z Konopi. No. Flamey tam poszedł walczyć z rodziną. You shall not pass. Bo wiesz, że jak oni chcą tam na barta przejść, wiesz, to muszę przejść przez jego pokój. You shall not pass, mam. O Boże. You will not smoke today, you monster. O matko. O Jezus Maria. Tak, to jest świetny powód, żeby nie iść na AFK, jak się jest na live'ie. No, lepiej nie, bo zaraz gdzieś tam, wiesz, jak harp dopadniemy. Jestem. Kogo. No co ty powiesz? No nie. Ciebie jak nie ma, to nawet jakbyś był, wiesz. Kurde. Ale tak się wymusiłem, wiesz co? Ciężko być jedyną osobą w domu, która po prostu zna angielski. Było co wyskoczy na komputerze. Ej, Paweł, słuchaj, wyskoczyło mi cancel albo accept. Co mam kliknąć? Ty się ciesz, stary, że moda na sukces leci w polskiej wersji językowej. No. Kurde. Jak to było? Fashion in Bold? Czy jak to było po angielsku? Ja nie wiem. Jezus, kurde, siedzi... Matka siedzi, bo się zwichnęła ostatnio na 50 ciotki, kurczę, nogę, wiesz, i teraz siedzi, szuka po internecie, nie ma co robić, kurczę, na laptopie i wszystko, kurczę, wiesz, jakieś Hovdojotchinkę. To jej powiedz... Czyta, wiesz, tak, kurczę. To ty jej powiedz to, co żeście mi ostatnio zaprezentowali, Brothers, weź jej przetłumacz. Brothersy są fajne, come on. Kurczę, ja kocham takie akcje, kurde, 1000 osób na live i wszyscy wiedzą, co się u mnie w domu dzieje. Ej, słuchaj, kurde, posmarowałeś mi kanapki jakimś tam, kurde, masłem. Oh my god, myślałem, że stopy. Najpierw pijanka, później na stopy masło. O Jesus Christ, nie mogę. O Jezu. Nie, ja to mam u siebie tak do siebie, niestety, że jak już, kurde, wlatują do pokoju, to z kopyta i ej, słuchaj! Jak nie na kanapkę, to przynajmniej na stopę tego trochę nałóż, co się tak opierdzielasz? Jezus Maria. Ej, kurde, no zgubiłem jednego questa, no i... Chwaliłem cię ostatnio, co zrobiłem, jaki myk zrobiłem swojemu bratu. No. A teraz słuchaj uważnie. No będę słuchał, ale już się boję, wiesz. Nie. Komu jak komu, ale bratu się myków nie robi, wiesz. Słuchaj teraz, bo to jest taki motyw. Miałem problemy z bossem jednym w Pandarii. Mówię, kurde, zapiszę sobie etykietę. To jest bardzo ważne w sumie, bo raz na tydzień może tylko tego bossa zrobić, a nie ukrywam, bardzo fajny loot rzuca, nie?
No. Motyw taki, że piszę do Blizzarda, wiesz. Average wait time na, wiesz, answer ticketa, 5 dni, ileś tam godzin, no nie? Mówię, no kurde, to bez przesady, nie będę tak długo czekał na ticketa, no nie? Chcę, wiesz, kurczę, wiesz, sprawę mieć rozwiązaną, nie? Mm-hmm. Włamałeś się bratu na konto? Nie, słuchaj. Ja mam konto pod, wiesz, pod swoją kontrolą cały czas, nie? Także nie ma problemu. Motyw jest taki, że zazwyczaj, żeśmy tak robili na Burning Crusade i na Włodku, jak były długie waiting time'y, to po prostu się pisało takie, wiesz, do supportu rzeczy typu kurczę, źle się czuję, albo coś w tym stylu, albo chcę sobie popełnić samobójstwo, potrzebuję waszej uwagi teraz na tej zasadzie. Jezus, wiesz, że najpierw piszesz... W Włodku ja tak robiłem kiedyś, robiłem to w Burning Crusade, rzeczywiście odpisywali po 15 minutach. I w tym wypadku... wcale nie dziwię. 15 minutach, wiesz, no wiesz, pisali, wiesz... Napisali mi, kurde, czy nic ci nie jest, zaczął mi wysyłać jakieś tam, wiesz, ten Game Master strony, kurczę, do porady, mówię, no Blizzard fajna firma, wiesz, kurde, renoma jest, pomagają swoim, wiesz, graczom jak tylko mogą, nie? No w końcu płacisz subskrypcję, stary! No. Jestem warty 80 zł, wiesz, na nich. Nie, to działa w drugą stronę, bo w zasadzie jak padniesz, wiesz, niespodziewanie, to może nie zdążysz cofnąć z karty kredytowej płatności stałej, więc będą do przodu. Ale słuchaj, to jest jeszcze nic. Motyw jest taki, że to napisałem. Wszystko się zapowiadało. Powiedziałem temu Game Masterowi, no kurde, sorry, że taka sytuacja wyszła, no nie, że to tak w ten sposób napisałem. On, aha, spoko, bo żeśmy zaczęli jakieś tam kroki podejmować. Ja mówię, aha, spoko, nie. Wiesz, wszystko się wyjaśniło, ale mało tego. Konto jest oczywiście zarejestrowane na mojego brata, także jego aktualny adres zamieszkania jest cały czas zapisywany, wiesz, pod jego tam mieszkanie nowe, tam gdzie się przeprowadził. Mhm. Motyw jest taki, że do niego do pracy 4 godziny później dzwoni policja. Zrozum. No. Prosimy pana Jakuba, tak mój brat na imię. Potrzebujemy, aby pan się zgłosił u nas na komisariat policji. No nie, mój brat pyta, ale o co chodzi, wiesz, o co biega, no nie? Wiesz, że mój brat czasami sobie tam ściągnie coś, kurczę, z internetu, wiesz, on może tak własny. Jak? Myślałem, że porno jest dozwolone. What the fuck? Już nigdy nie ściągnę, brothers. Oh my god. Ściągnąłem brothers z torrenta. Z torrenta można. Nie wiem, nie wiedziałem. Nie wiem, jak to działa. Brat nie wie, o co chodzi, jedzie na tą policję, wiesz, i się go pytają, wiesz, przychodzi ekipa, dwóch policjantów, trzymali go, wiesz, tam, kurde, żeby się nie dotknął jakichś tam ołówków czy coś. Psychologi się pytają, że dostali zgłoszenie, dają mu, wiesz, do karty, wiesz, znaczy do ręki, do karty, Boże, do ręki, pismo, Blizzard Entertainment, Customer Support Service, no nie, że, kurde, chcemy popełnić samobójstwo, no nie, ja mówię, zadzwonili z Francji prosto, no nie, bo e-mail nawet jakiś tam francuski był, zadzwonili prosto z Francji do tyskiego, rozumiesz, urzędu, a czy policja, tak się mówi ten urząd policji? No nie wiem, wojewódzki urząd. No. Na policję zadzwonili i powiedzieli, że wiesz, kurczę, że tu jest jakieś zgłoszenie o samobójstwo i czy z nim wszystko jest okej. Okay. Brat siedział pół godziny pod bacznym okiem, wiesz, psychologa i wiesz, się go pytał, nie ma pan żadnych problemów w pracy, coś się stało ostatnio takiego, co by ten, mój brat mówi, no kurde, zaraz zadzwonię do brata, się spytam, o co chodzi, nie? I ma coś tak, że po prostu brat się musiał zwolnić na tam chyba pół czy tam godzinę, wiesz, z pracy, żeby po prostu wyjaśnić sytuację, no nie? Mało, kurczę. Ale ty wiesz co, wiesz, ale to jest idiotyczny sposób załatwiania tego typu spraw, bo wiesz, koleś, załóżmy, że koleś ma myśli samobójcze, nie? Załóżmy, że to jest prawdziwa historia i nagle dzwoni do niego policja, proszę natychmiast się tu pojawić, to ma jeszcze jeden powód, żeby sobie strzelić w łeb chyba, nie? I mówi, kurde, wiecie co, no do tej, już mi się poprawiało, ale nie, pierdziele, skaczę. Ojeju. Kurde. Dobra, ten dzisiaj to dostał, już go biorę. Już go lejesz tam? Ojeju. Rzuciłem mu Tertrum Shielda, jak biegnie, wiesz? To ty go tam bij, a ja sobie zrobię questa. Pierwsze co zrobił, odpalił zona mnie i koniec. Ojeju. Dobra, teraz także jeszcze standardowo. Wspomnę, iż jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej gildii, to zapraszam na stronę ragingthunder.com. Nie, .pl, przepraszam, jeszcze nie ma takiej renomy. .pl i tam macie dział specjalnie poświęcony rekrutacji i możecie tam składać aplikacje, które zazwyczaj są rozpatrywane pozytywnie. Zrobimy to w taki bardziej Nexus sposób, wiesz, telemarketingu, wiesz, na zasadzie Nexus, a czy wiesz, jaka nasza gilda jeszcze, wiesz, obsługuje, wiesz, ten? Nie, powiedz mi, Flamey, co takiego nasza gilda jeszcze robi? Otóż, mamy bardzo, wiesz, szeroką kadrę PvE, no nie? Potrzebujemy tylko kadry PvP.
Ale to nie wszystko. Nexus, powiedz nam jeszcze. Jeżeli złożysz aplikację teraz, to dołożymy ci 20 copper barów. Czy dołączyć do Kilti. Abyś mógł spokojnie, albo orów, żebyś mógł spokojnie prospektować, kurczę, swojego jewel craftera, albo ewentualnie, wiesz, zmeltować. No, patrz, co się dzieje, jaki to jest widok, kurde, tutaj. No, to jest fantastycznie to miejsce. Poczekaj, aż pójdziesz do Kunlai Summit i tam znajdziesz tam. Masz screenshota sywalne. Będzie na pamiątkę. Asywalne. Screenshot. Ja, czyli te kolory, bo to są takie ciemne chmury i ta zieleń taka, no po prostu przepięknie to zrobili. Masakra, to wygląda. Naprawdę to graficznie jest bardzo dobre, wiesz, to jest. No wiesz, niby WoW takie te. No, naprawdę. Tylko tu psuje, wiesz, te mopki tutaj, co są te wirmeny, te króliki takie z zębami. To jest świetne, kurwa. To wiesz, tylko jest wredne później, ja ci powiem, że to jest szok. Jakby musisz, wiesz, na przykład sobie, bo teraz, wiesz, Farming Simulator grałeś i tak dalej. też bowiem miałem, wiesz, tam przyjemność u Tillersów, kurczę, pograbić sobie tam jakieś ploty ziemi, które miałem. I jak wyskakuje ci za każdym razem jakiś wirmen z tego plotu, bo musisz go, wiesz, pierw strzaskać, żeby później coś móc zasadzić, no nie? No, dzisiaj chyba miałem z 8, na 16 dostępnych, 8 miałem chyba plotów ziemi zainfekowanych tymi wirmenami, no nie? Musiałem je oddzielna każdego zabijać, nie? Męczące tak, jak diabli. Kurczę. Chodzi o Tillersów tam gdzieś, sadzi się te swoje rzeczy. Dostałem jakiś quest gdzieś tam kiedyś, a tylko na chwilę tutaj wpadłem, żeby podążać za Chen i za Lili do jakiejś miejscowości. I nie poszedłem, i teraz właściwie nie wiem, gdzie się cofnąć, żeby to... A nie! Zaraz będziesz miał tego questa, co ja go miałem na YouTubie, umieszczonego z mormotami. Ojeju, to jest też fajny quest. Boże, jak to jest genialnie, kurde, jak to wygląda fantastycznie. No, to jest jedna z właśnie takich... Jedna z tych lepszych krainek, o Jezu, nie chcę zginąć, please. Co tam żyje? Nie, bo coś mnie tu, wiesz, bije. Idę Roka potrolować trochę. Nie, no wiesz, ja sobie odrzucę tego questa, tylko nie pamiętam, w którym miejscu jego się brało i... Jego się brało tam przy moście, na początku, wiesz? Wow, tu są jakieś wielkie, wredne jaszczury, łata. Jak one się nazywały, Flamie? Sauroki? Nie, to są Mushan. Mushan. I na razie jest tylko chyba jeden mount, właśnie Mushan. I on jest dostępny z Galeona, czyli World Bossa. Wiesz, coś się tam leje? No, jakiś 90, kurde, Paladin. Flamey? Odpalił trampki, kurde, i mnie dopadł. Trampki? No ja już chyba na inżynierii jedzie, kurde. Ktoś się mnie spytał, żebym dał jakiś kawał o Blood Elfie. Nie, lepiej nie. Ty i te twoje kawały. To lepsze niż te twoje, Nexus, powiem ci szczerze. O czym ty byś nie kawał opowiadał? Z tym, że w lesie coś tam... O Jasiu i Małgosi. No to nie. Hej, to było fajne. Ludzie twierdzili, że było spoko. Tak, dało ludziom do myślenia. Myślenia pod tytułem, kiedy mamy się zaśmiać. Oj, come on, narzekacie. Rok, jaki masz level tej postaci? 87. Uuu, a zaraz 80. A ja myślałem, że 69. Buja. O Jezu. Kurde, ale mnie te questy... Nie! Jezus ma. Lecimy. Kurczę, mi się tak kiepsko gra Feralem w PvP. Nie czuję tej klasy, Holender. No trudno. Jezu, ale Fail Hunter. No co wy się tam napierdziulacie? No, jakiś hunter mnie zaatakował. Nie dość, że zaatakował mnie pierwszy, to jeszcze zginie. Come on, no jak ty możesz backpedalować? Jak ty możesz iść do tyłu, powiedz? Nie. Co za koleś? Muszę poszukać tego questa, kurde. Dobra, przede wszystkim go wyrzucę. O rany, gdzie jesteś, queście? Jak powiedziałeś, gdzie jesteś, queście, to aż zabrzmiałeś nie jak ty, wiesz, tak. Tak, specjalnie tak trochę. Rok robi to pod publikę. O, sprzedał się, wiesz. Tak, zmieniłem ten. Przełykałem ślinę, kurde, mol. Rok nawet przełyka ślinę dla kasy.
Je, zabiłem gościa. O. Dobra, udało się. Dobra. Jest spoko. Jak chcesz iść na jakąś instancję, to mów, ja pójdę jako healer, ty możesz iść jako tank. Nie, ja nie mam buildu do tanka, wiesz? Nic, a, bo ty masz tego, Ferala, to możemy iść jako DPS. Dobra. Tylko nie wiem, co ja mogę iść takiego nowego, że już... Shadow Pan Mastery, nie wiem, czy byłeś, i jeszcze Mogushan Vault. Znaczy, to jest tam... Sobie zobaczę. Jak to się w ogóle nazywało? Mogushan co? Vault, no. A byłem tak? i tu, ale możemy sobie podskoczyć, ja chętnie bym pohealował, wiesz? O, no to żeś mnie wygryzł. No bo ja na pewno nie będę DPS-ował, bo to w ogóle nie jest moja działka, ja tego nie lubię nawet. No dobra, zaraz zobaczymy, co da się zrobić. O. Co, ty nie chcesz DPS-ować? Znaczy mogę, dobra, ale tylko chciałem przetestować tego heala. Aha, no to sorry. Nie, dobra, pójdziemy. Nie, bo ja się, spoko. Nie mam buildu do tankowania, a po prostu DPS-ować nienawidzę. Tak, ja właśnie zapomniałem, wiesz? No. Myślałem, że to tankus, a ja cię jeszcze na DPS-a zmusiłem, no. A, to czekajcie, no, Krixos mnie tu poprawił, to jest Mogushan Palace, a Vault to jest Raid akurat. Tak, no to ja właśnie coś tak czułem, że to jest... Ktoś tu pisze, Flaming Nexus, mam problem, bo zarejestrowałem się na stronę Raging Thunder i przyszedł mi link, że mi admin musi aktywować konto i następny e-mail by mi przyjdzie, ale od 2 tygodni nic się nie przychodzi, co mam robić? W Sandaryna ja cię nie dodawałem, do czasami kogoś takiego podobnego już dodawałem. A jeżeli chodzi o forum, to tak szczerze powiedziawszy, mało osób tam teraz widuje. Znaczy no, że tak powiem, odwiedza nas na forum, także... No, ja cały czas dostaję gdzieś tam e-maile, że konta są akceptowane, więc tam coś na pewno robią ludzie. No, spokojna głowa, jeżeli jesteś w gildii, to jest chowa trochę za wami. Ktoś tu wcześniej pytał się o kawał o Blood Elfach i taki znalazłem ciekawy. Ojeju. Silver Moon City, gdzie kobiety są kobietami i tak samo mężczyźni. Ojeju. Badumc. No to badumcy były śmieszne. Wiecie co, jest taki patent. W ogóle w opowiadaniu kawałów i w opowiadaniu rzeczy śmiesznych, ponoć najgorszy moment to jest ten, który następuje bezpośrednio po opowiedzeniu kawału. No, znaczy, no. Twoje zachowanie bezpośrednio po opowiedzeniu kawału będzie wpływało na to, czy ludzie się roześmieją, czy nie. I jednym z lepszych patentów na YouTubie jest to, że możesz po prostu zrobić cięcie w tym momencie. Wiesz, potrzebna jest gwałtowna przerwa i czasami po prostu ludzie tak przywykli do tego środka przekazu, bo on jest stosowany w filmach, że jak zrobisz cięcie w filmie, w jakimś niespodziewanym momencie, ale pasującym jakby powiedzmy do treści, to ten moment się wydaje śmieszny, zabawny. Tak. Ja już o tym mówiłem, że najciężej, właśnie przynajmniej ja robię maszynimy te 10-sekundowe, najciężej jest zakończyć film i właśnie często, gęsto to robię i się nauczyłem tego, że wyciąć film w pewnym momencie, gdzie już, bo możesz przesycić dosłownie jedną sekundą film, że już nie będzie śmieszne, jak go zakończyć. Tak, zakończysz. A jak go utniesz w tym momencie takim kluczowym, gdzie wiesz, człowiek się uśmiecha, i go utniesz, to momentalnie, wiesz, potrafi kurde rozbawić naprawdę rzesze ludzi, nie? Ja wiem, o co ci chodzi. A to wiesz, też... to wynika z przyzwyczajenia właśnie. No. Ale też są czasem takie motywy, że jak czasem przytrzymasz film trochę dłużej z taką ciszą, to też jest czasem zabawne. No. Też takie motywy, nie? W sensie, że wiesz, zostawiasz po prostu przysłowiowego świerszcza w tle, nie? No, coś w tym stylu, to też jest śmieszne. Wiecie, co zamierzam sobie zrobić? Sepuku. Nie. Co? Nie, zamierzam zrobić tego. Zamierzam zrobić build na Balansa, na Monkina. O, bo miejsce są fajne. I wtedy będę mógł DPS-ować, wiesz, Nexus? No, to chociaż ja nie wiem jeszcze, jak działa, ale zaraz to zrobię, bo nigdy... Nie próbowałeś w ogóle? Powiem ci jedną, Rok. Zamieniasz się w sowę i to ci powiem, że wystarczy. Kurde. Czy jest glyf, który ci pozwala zostać w twojej formie Taurena? Tylko masz jakieś gwiazdki. Znowu coś się tam leje. Właśnie nie wiem, co jest grane. Kurde, jak mnie mapki mnie atakują. I mnie jakiś Shadow Fiend atakuje. What the fuck? A to jest od Shadow Priesta, wiesz? No wiem, ale nie widzę Shadow Priesta w ogóle. Skrył się za twoim cieniem. Podum. Shadow. Błagam cię.